Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy 10 kwietnia, dzisiaj jest niedziela palmowa, czyli niedziela męki pańskiej, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiejsza liturgia, kochani, pokazuje takie dwa skrajne wydarzenia z życia Pana Jezusa. Jedno to uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy wjeżdża na osiołku, kiedy pod kopytka osiołka kładą różne palmy, chcąc w ten sposób oddać cześć i szacunek Panu Jezusowi. Krzyczą na cześć Pana, Jezu, Pana Jezusa, krzyczą Hosanna Synowi Dawidowemu. Chcą go obwołać nawet królem. I drugie skrajne wydarzenie. To tłum również krzyczy, ale przeciwko Panu Jezusowi. Krzyczą: ukrzyżuj, ukrzyżuj go, precz z nim. Kochani, są różne teorie na temat tego, jak to było właściwie w zestawieniu tych dwóch skrajnych wydarzeń. Niektórzy twierdzą, że to ci sami ludzie, którzy wcześniej próbowali Jezusa obwołać królem, teraz krzyczą przeciwko Panu Jezusowi. Być może dlatego, że zostali przekupieni, a być może dlatego, że są ludźmi chorągiewkami, czyli często zmieniają swoje poglądy, a być może dlatego, że zostali rozczarowani. Myśleli, że, król, że Jezus zostanie królem i wybawi ich od okupacji Rzymian. Tymczasem Jezus jest królem, ale królem miłości. Przypominają mi się kochani bardzo smutne wydarzenia. Ludzie, którzy byli blisko Pana Boga z mojego otoczenia, którzy byli może ministrantami, może śpiewali pięknie o Panu Bogu, może nawet dawali świadectwo w kościele, może byli animatorami, a w pewnym momencie gdzieś odwrócili się przeciwko Panu Bogu. I tak jak kiedyś byli zachwyceni Bogiem, powiedzielibyśmy, krzyczeli na chwałę Pana Boga, tak teraz skłonni są krzyczeć przeciwko Panu Bogu, przeciwko kościołowi. Dla mnie osobiście jest to bardzo smutne. Druga opinia, kochani, natomiast mówi, że to nie jest ten sam tłum, czyli nie ci wszyscy ludzie, którzy wcześniej krzyczeli na cześć Pana Jezusa, teraz krzyczą przeciwko niemu, tylko jest to zupełnie inny tłum. Z tym, że zło jest bardziej krzykliwe i mimo, że tamci bardzo by chcieli obwołać Pana Jezusa królem i żeby on panował w naszym życiu, był obecny we wszystkich dziedzinach naszego życia, to jednak to zło jest tak bardzo krzykliwe. To jest czasem tak jak z różnymi takimi sytuacjami, kiedy w gazetach na przykład piszą coś bardzo pozytywnego o człowieku, który był miły Panu Bogu. I właściwie to wydarzenie przechodzi bez echa. Natomiast jeśli jakaś afera, jakiś skandal, to wtedy bardziej sprzedaje się gazeta, bardziej jest to chwytliwy temat. I często to zło jest bardziej krzykliwe od dobra. I dlatego, kochani. Ten tłum, który krzyczy przeciwko Panu Jezusowi, jest tłumem, który zagłusza to, co dobre. Jezus mówi: Jeśli ktoś przyzna się do mnie przed ludźmi, to również ja przyznam się przed moim Ojcem, który jest w niebie i przed aniołami. Natomiast jeśli ktoś się mnie zaprze, powie, że mnie nie zna, zawstydzi się mnie, również ja zawstydzę się przed moim Ojcem, który jest w niebie. Kochani, czasem jesteśmy w takiej sytuacji, w których musimy się. Opowiedzieć albo za jednym tłumem, albo za drugim, albo za tymi, którzy skandują na cześć pana Jezusa, albo tymi, którzy są przeciwko niemu. Taka sytuacja w takim życiu, w takim rozkroku pomiędzy jedną, a drugą opcją, to nie ma sensu. Jezus mówi: obyś był zimny, albo gorący. Jeśli jesteś letni, to wypluwam cię z moich ust. Kochani, musimy opowiedzieć się, po której stronie chcemy być: po stronie prawdy, po stronie Jezusa, czy też przeciwko panu Jezusowi. Myślę, że w ostatnim czasie jest dużo takiej polaryzacji. To znaczy, ludzie często opowiadają się w sposób skrajny za Panem Bogiem albo przeciwko Niemu. Dlatego, kochani, taka moja rada: kiedy ludzie Was bardzo chwalą, to bądźcie bardzo ostrożni z tym wszystkim i starajcie się nabrać dystansu do tych wszystkich pochlebnych słów. Jeśli Was ganią i starają się Was zniszczyć, też bądźcie w takim dystansie do tych wszystkich słów i nie odbierajcie tego do siebie. Po prostu najważniejsze jest to, co Pan Bóg o nas sądzi, a nie to, co ludzie. Bo dzisiaj będą was chwalić, jutro będą was ganić. Dzisiaj będą pisali na wasz temat jakieś pochwały, a jutro będą pisali jakieś donosy. Kochani, to, co możemy najlepszego zrobić, to pójść drogą Pana Jezusa. Bądź wytrwały, nie ulegaj tłumowi, bądź sobą. Jeśli zdecydowałeś się, aby pójść za Panem Jezusem, to idź konsekwentnie, nawet wtedy kiedy to się już nie opłaca, nawet wtedy kiedy to będzie wywołało jakiś uśmiech albo wykluczenie spośród jakiejś społeczności. Bądź silny. Jeśli jesteś przekonany, że droga pójścia za Panem Jezusem jest drogą właściwą, to nie ulegaj tłumowi. Bądź wierny swoim ideałom. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, abyśmy szli za Jezusem, jak to mówimy, na dobre i na złe. Albo z tłumem, albo przeciwko tłumowi, ale zawsze wierni sobie, albo inaczej, wierni Panu Jezusowi, który jest naszą miłością, której nie możemy zdradzić po prostu nie możemy, to się nie opłaca. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.